Od 3 lat w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie działa sekcja mażoretek. Trenują 3 grupy wiekowe dziewczyn. Bez nich nie może się odbyć żadna ważna impreza w gminie Przemęt. Ostatnio uświetniły obchody rocznicy Konstytucji 3 maja. Co roku występują też w koncercie bożonarodzeniowym. Poziom ich pokazów jest bardzo wysoki, są entuzjastycznie przyjmowane przez widownię. Dziewczyny wraz z trenerkami Małgorzatą Stanisławską i Karoliną Stanisławską spotykają się raz w tygodniu, by ćwiczyć układy taneczne. Trenują ciężko, bo już wkrótce czeka je ważna impreza, której inicjatorkami są trenerki Małgorzata i Karolina Stanisławskie. Są to pierwsze mistrzostwa polskie, które są organizowane w Lesznie. My staramy się, żeby impreza miała jak największy prestiż. Także zaprosiliśmy nie tylko polskie zespoły, ale też zespoły zagraniczne, żebyśmy mogły nazwać mistrzostwami międzynarodowymi. Na tą chwilę jest już 12 zespołów zapisanych, także jak na pierwsze mistrzostwa jest już fajny poziom. I mamy nadzieję, że to będzie naprawdę fajna impreza. Dużo osób przyjdzie zobaczyć mażoretki, bo będzie naprawdę wysoki poziom. Udało nam się zaprosić też mażoretki z Włoch, z Ukrainy i z Czech. Także myślę, że tutaj te zespoły podniosą też jakby poziom polskich mażoretek, bo polskie mażoretki jakby czerpią dopiero kroki od tych wszystkich zagranicznych mażoretek, także myślę, że dużo też się nauczymy i przede wszystkim to ma być dobra zabawa. Walczymy też o to, żeby na koniec mistrzostw była, można powiedzieć, tak zwana potańcówka, czyli taka integracja wszystkich zespołów. Trzy grupy wiekowe mażoretek tutaj w Przemęcie. Od jak dawna w ogóle pracujecie z nimi i jak to się zaczęło? Styczność mamy z ruchem mażoretkowym już teraz 14 lat. Od 3 lat założyłyśmy pierwszy raz grupę mażoretkową tutaj w Przemęcie. Troszeczkę zastanawiałyśmy się, jak to nam wyjdzie, czy się uda, czy w ogóle dziewczyny będą chętne. No ale na tą chwilę mamy tutaj w Przemęcie ponad 70 tancerek. Są podzielone na kategorie wiekowe: kadetki, juniorki, seniorki. Najmłodsza, jak zaczynała z nami tańczyć dziewczynka, miała 2 latka. Na tą chwilę grupa seniorek to są takie dziewczyny powyżej 14 wzwyż. No i właśnie ta grupa seniorek zaprezentuje się na Mistrzostwach Polski. Można powiedzieć, że pracę do mistrzostw zaczęłyśmy troszkę późno, bo też nie wiedziałyśmy, czy uda się zorganizować te mistrzostwa w Lesznie, Mistrzostwa Polski. Także zaczęłyśmy w nowym roku chyba pracę dopiero. Także to już jest dosyć późno na mistrzostwa, ale dziewczyny tak się spięły. Naprawdę mamy dużo prób i dziewczyny dają się 100%, także mamy nadzieję, że są przygotowane nas, można powiedzieć, że na tą chwilę już na 99,9%. Także no mamy nadzieję, że super się zaprezentujemy. Same też startujemy w kategorii duo, trio, senior i będziemy bronić tytułu mistrza Polski z zeszłego roku, który udało nam się uzyskać. Mimo tego, że siostra miała kontuzję i przez miesiąc nie ćwiczyłyśmy w ogóle, mam nadzieję, że uda nam się wystartować i obronić chociaż tytuł mistrza. Wystawiamy też nie tylko dużą formację, ale wystawiamy solistki w kategorii juniorek i seniorek oraz wystawiamy pierwszy, gdzie dla nas nowość, pompony. Także mamy nadzieję, że jakieś sukcesy się pojawią. Międzynarodowe Mistrzostwa Polskie odbędą się w Lesznie w hali Trapez 28 maja, początek imprezy o godzinie 9. Grupy mażoretek będą miały 2 minuty i 30 sekund na wykonanie swojego pokazu, solistki, duety 1,5 minuty. Honorowy patronat nad imprezą sprawuje poseł Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz prezydent Leszna Łukasz Borowiak.